Cześć, ja jestem Patryk, a wyglądacie Życie Maturzysty. Mamy wtorek. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o rzeczy, która dotknęła mnie w zeszłym tygodniu. Przydarzyła mi się taka mała, nieciekawa sytuacja. Więc siedzę w domu, robię sobie lekcję z matematyki i słyszę pukanie do drzwi. Jako że nikt nie mógł otworzyć drzwi, poszedłem ja i w drzwiach stanęła młoda, do około 20-paroletnia dziewczyna. I zaczęła mnie zagadywać. Najpierw powiedziała, co powiedziała, to dzień dobry, ja na imprezę, czy jest pan pełnoletni. A ja już stanąłem taki wryty trochę, bo mówię, o co chodzi, co tutaj jest grane teraz. I ona mówi, że jest uczennicą jakiejś szkoły, gdzie uczą. Nie pamiętam dokładnie, co powiedziała, bo mówiła szybko, a ja byłem też taki trochę zdziwiony, bo nie wiedziałem, co się dzieje. I mówi, że jest jakąś uczennicą w jakiejś szkoły kontaktów z ludźmi i w ramach właśnie zajęć kontaktu z ludźmi zbierają pieniądze na dzieci chore na mukowiscydozę. Ona tak za gadu-gadu, coś tam pogoda, coś tam, imię, nazwisko, wpisała mnie na jakąś listę. Ja się podpisałem na tej liście, a potem pyta, czy zostawię podziękowanie. A więc no już skumałem, że chodzi o pieniądze. Poszedłem, ciągnąłem ze swojego portfela 15 zł. Daję to 15 zł. Ona pyta, czy nie skołuję jeszcze piątaka, bo oni są rozliczani z 20 zł. Mówię, no dobra, poszedłem do mamy po te 5 zł, dałem jej to wszystko. W zamian dostałem jakąś płytę z bajkami dla dzieci. Nie wiem, co to było w ogóle. Nawet nie bajki, tylko jakieś piosenki. I ona, no, pisała mi to, że jej zapłacę 20 zł i poszło dalej. I tak wychodzę. Moja mama akurat spała, dlatego nie mogła otworzyć. I ona się obudziła i pyta, co ja zrobiłem. I mówi od razu, że się nadałem na ciąg. Ja już byłem zdenerwowany na siebie i na nie. Bardziej na siebie chyba. Poszedłem, wróciłem, dokończyłem te zadania z matmy. I tak siedzę, wszedłem na telefon, wstukałem to, co chciałem. I okazało się, że faktycznie byłem naciągnięty, bo wyczytałem, że wolontariusz nie chodzą po domach i nie zbierają pieniędzy. To był mój główny argument. Wyczytałem też, że jakaś pani na przykład, bo ja zadziałałem takim impulsem, że zobaczyłem, że sąsiedzi wyżej zapłacili i wszyscy mieli wpisane 20, 30 zł, 20, 20, 20. I podziałałem takim impulsem, że oni zapłacili, no dobra, no to ja też skoczę i dam. I wyczytałem, że jakaś pani nie płaciła, nie zapłaciła tej takiej dziewczynie. Gdy ta dziewczyna doszła do jej sąsiadki, to ta pani, która nie zapłaciła, mimo wszystko miała już wpisane 20 zł, że zapłaciła. Sąsiadka wiadomo zareagowała tak jak ja, też zapłaciła. Właśnie wydało mi się też podejrzane to, że jak czytałem, to były to kwoty podobne do mojej. 20 zł, 30 zł i to nie są małe pieniądze. Kolejny argument. Gdyby zbierała rzeczywiście datki na dzieci chore na mukowiscydozę i byłaby to normalna akcja, to według mnie oni by przyjęli każde pieniądze, nawet 50 groszy, jakby się im dało, to oni by podziękowali i by poszli dalej. A tutaj do mi 15 zł i ona pyta, czy nie będę miał jeszcze, no więc... Wtedy mi to nie zaczęło śmierdzieć, jak stałem przy drzwiach, ale jak już wróciłem do domu i zobaczyłem na internecie, że faktycznie mnie oszukali i naciągnęli, to zdenerwowałem się i czułem, że one jeszcze są gdzieś tutaj na osiedlu, że krążą. Ubrałem się, wyszedłem przez blok, przed klatkę, w prawo, przez całe osiedle, w lewo, na dół, za blokami, między blokami. Już obchodziłem jakby, kończyłem obchodzić osiedle, tu gdzie mogłyby być akurat, i szedłem już do domu i patrzę, stoją pod klatką. Nie moją, tylko w bloku da. No to ja podchodzę i ja mówię, że chciałbym prosić numer konta i że pieniądze sam wpłacę. A ta pani mi mówi, że oni nie mają numeru konta i że są rozliczani z tych podziękowań. I mi pokazywała wtedy tą swoją taką plakietkę, nie plakietkę, na to mówię plakietkę, ale to jest taka teczka, czy tam podstawka jakieś podkartki, no wiadomo, się przypina. I ona mi mówi, tu mi pokazuje, że oni są rozliczeni z tego. Ja nawet tego nie przeczytałem, tylko mówię, że ja bym chciał ten numer konta. No dobra, to ona mi mówi, że nie ma. Ona mi znowu, że są rozliczani z tych podziękowań. To ja mówię, że ja nie chcę być rozliczany. Dobra, to ona mówi, no dobrze, pewnie ktoś panu nagadał, czy coś. Wyciągnęła 20 zł z portfela. To był taki portfel mniej więcej takich rozmiarów, taki piórnik zapinany, wypchany naprawdę było, tam trochę hajsu było. Dyszki 20, dała mi 20 zł, ja to zawinąłem w kieszeń. Płytę i wrzuciłem do torby i poszedłem do domu. I to tyle, tak się skończyła cała ta historia. Więc jak ktoś przyjdzie do was do domu i będzie prosił o jakieś pieniądze, bo jest jakiejś organizacji, to poproście numer konta. Jak wam numeru konta nie poda, to go wypłoszcie po prostu sprzed drzwi. Bo wolontariusze nie chodzą po domach i nie zbierają pieniędzy. No to tyle. Krótki i zwięzły odcinek. Tak jak chciałem. Bardzo brazi mnie tu słońce, przez co tak czasem mam przymrużone oczy. Przepraszam za wczoraj, że byłem oświetlony pół na pół. To nie było specjalne. Ta gra świateł na moich ustach to był przypadek. Nie sądziłem, że tak wygląda. Ja się z wami żegnam. Zawijam się. A wy trzymajcie się ciepło. Klasycznie i standardowo. Po prostu cześć. Teraz będzie taki fajny pik.